Prokuratura krajowa, zanim zakupiła na rynku wtórnym nową siedzibę przy ulicy Postępu czy Warszawie, nie dokonała wnikliwej oceny jej stanu technicznego, powierzając ją swoim pracownikom bez wymaganych uprawnień. Niedostatecznie oszacowała też spodziewany koszt i zakres zaplanowanej przebudowy, co w efekcie skutkowało wzrostem wydatków z pierwotnie planowanych 15 milionów na 76 milionów złotych, a także zakończeniem inwestycji rok po planowanym terminie. Nawet po zakończeniu tej przebudowy część instalacji nadal pozostawała w złym stanie technicznym. Znaczny wzrost kosztów remontu i jego opóźnienie skłoniło prokuratora krajowego do rozważenia o sprzedaży świeżo zakupionej nieruchomości. Podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości bez rzetelnej oceny jej stanu technicznego stanowiło naruszenie zasady dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny, w tym do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. A sam proces planowania i realizacja przebudowy odbywały się bez dochowania należytej staranności w zakresie organizacji nadzoru, a następnie sposobu jego pełnienia.